Ja mam jeszcze jedną bieżącą sprawę. Właśnie słuchałem wiadomości i okazuje się, że nasza ukochana pani Georgetta Mosbacher znów właśnie wydaje pouczenia nieomalże zaleceniu zarządzenia. Były słynne sprawy między innymi Ubera i wielu innych, a teraz właśnie pani ambasador poucza nas, że nie możemy za bardzo handlować i być blisko z Chinami, a już broń Boże wykorzystywać ich sieć 5G, która sama w sobie jako sieć 5G jest bardzo szkodliwa, kontrowersyjna, niebezpieczna, no ale jeżeli już używać, to tylko amerykańską, no ewentualnie zachodnią, ale najlepiej amerykańską, a Chińczyków to, prawda, unikać. Tak samo portu lepiej tego komunikacyjnego w Baranowie nie robić z Chińczykami, tylko czekać na łaskawość amerykańskiej i wepchać jak najwięcej wojsk amerykańskich, żeby nas po prostu tu grzecznie pilnowali, żebyśmy z Chińczykami czy z innymi nie kombinowali za bardzo. No więc najlepiej tylko Amerykanie i Izraelczycy, a ja uważam, że prawdziwa suwerenność i prawdziwy rozwój to jest, jak się przede wszystkim opiera na swoich bogactwach, swojej niezależności, swoim wojsku, a nie tylko na obcych. Przekonaliśmy się, do czego nam sojusze doprowadziły w 1939 roku. Więc jedynie można polegać na sobie i ewentualnie Bogu. Co daj Boże, byśmy szczęśliwie wybrnęli. Amen.